Siemanko, Iska, z tej strony Maty i witam was w kolejnym odcinku naszej serii z Farming Simulator 15 Mini Farm sezonu trzeciego. No i dzisiaj zrobimy jest taktyka Highlander. No, witam. I w dzisiejszym odcinku pozrobimy sobie małą akcję sieczka. No, chciałem zaprosić sąsiadów, ale sąsiadów nie ma o tej porze. No i więc będziemy musieli sobie poradzić sami. Tutaj taktykal już wyjechał, znaczy no wyjechaliśmy przed chwilą, zapaliliśmy. Nie wiem jak to się nazywa. Ja byś to nazwał po swojemu. Jest na to jakaś ta nazwa na Bizona czy coś, To ale. jest E281. No, może być forsznie. Nasze forsznie to wiem, nie? Ale te numerki nigdy nie pamiętam. No, także ty będziesz jechał tym sprzętem. Ja wezmę masę Fergusona, żebyś nie musiał tam za bardzo czekać, jak będę kursował między odcinkiem pole-dom. Znaczy, no. Także ja tutaj wezmę trochę większy Może sprzęt. byśmy podpięli awaryjnie przyczepę. Nie będziemy mieli przestoju. No to ja wezmę dwie przyczepy, to jak trzeba będzie, to będziemy się wymieniać, nie? No ale nie, ja sobie daję jedną w luk ze sobą. A, bo dobra. No to teraz ja ci zaciągnę, bo ty i tak tym wolno będziesz jechał. Możesz bramę otworzyć wyjazdową. Przydałoby się. Ja tutaj bolce pozapinam za ten czas. Tu sobie otworzymy. O! Zaczep się w magiczny sposób. Ten? Dobra. Ten? Pozałatwiałeś tam wszystko? To już Otwierasz? otwarte. Dobra. To cię puszczę przodem i cię będę nawigował, bo ty pewnie nie wiesz, gdzie jedziemy. No. No, mogę No. tylko zgadywać. No to dawaj, dawaj, bo ja jak wypróję, to potem już mnie nie Nie, dogonisz. jedź pierwszy. Tak? No gdzie? No dobra, to będę jechał. Ile? Powiedz mi, ile tam na mach się jedziesz, to dostosuje się. Nie wiem. Poniżej 30 na pewno jedziesz. 25. 25, dobra. To się będę starał trzymać taką prędkość. 22, 3. Dobra, tu skręcamy w prawo. Jak ci się tam jedzie w tym forsznicie? Komfortowo? No, ta kabina to mogłaby być jak w autobusie, są te kibelki. Ta To kabina mówisz, jest że w bardzo Bizonie. przestronna jak kibelek właśnie w takim autobusie. Czyli mówisz, że Bizon lepszy. Tak, Bizon ma więcej przestrzeni tam na górze. No, z tym, że ty jeździłeś tym Bizonem, no, bez kabiny, nie? Tam miałeś w A ogóle żeś więcej panie miejsca. wypluł dość tak. Ja mu ci mówię, że 25 jadę max i to w porywach z górki, a ty... No wiem, zagapiłem się, przepraszam. Nadgonisz. No pokrew nie zdjęliśmy, trzeba będzie za chwilę zdjąć. Przez to błotko tam będziemy musieli przejechać. Nie wiem, czy ty przejedziesz. Masz sobie radę? No, jest taki magiczny trik, się nazywa Shift 456 i wtedy się przejeżdża. Aha. No to może być i tak. A jak nie przejedzie, to go będziemy wyciągać najwyżej. Albo objedziemy, zobaczymy w ogóle, gdzie ty to chcesz zbierać tą sieczkę. No, tutaj jakieś znaki leżą, nie wiem skąd. Dawid tutaj był. No, tutaj to sobie możesz rozpędzić się tutaj. Ja nie praktykuję takiego czegoś, żeby wjeżdżać z błoto z rozpędu. A na silniku gry jednak trzeba coś takiego zrobić. Chociaż ten Ferguson przechodzi bez problemu. Gorzej tutaj było z 30. Dobra, ja teraz muszę się ustawić tutaj. Już chyba nasze pole widzisz, nie? Usunąłem ci się tam? Ja jeszcze muszę podjechać. No, powinieneś tam się zmieścić. Zaraz, No, zresztą. ja na razie tak się nią z wyjazdem. Chyba już koniec. Nie mów. Nawiga przód tył. Nie ruszy już, zablokował się. To weź spróbuj, nie wiem, może odciąż przód. Przednią oś i opuść trochę ten, żeby siadł na ziemi. No, header.
No i teraz, a widzisz od razu, jak odciążyłeś ośkę, od razu wyszedł. No widzisz, jaki ten farming simulator prosty. No, teraz dawaj tutaj. Się mi to nie podnosi? Znowu ten? Hydraulika padła? No dobra. No idzie. Dobra, nie już. Dobra, okay, i stań sobie ja tutaj, z tej strony tutaj i ten. I jeszcze tam już się przygotuj. Ja tutaj zdejmę te za ten czas. Zdejmę te nasze pokrywy. Czy co to? Nie, no bardziej plandeka. O, dobra. Pozdejmowane. I tutaj odwiń w ten, nie? W lewo, odwiń i tutaj jedź koło mnie. Przy granicy, okej? Okay? No, 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 dobra, dobra. Chociaż ty masz sprawę. No dobra, to potem się zmienimy kierunek. No, widzę, że sobie ogarnąłeś maszynę. No, klęczasz tam? Tak, dobra, widzę, że już gotowy jesteś. Czekaj, czekaj. No dobra, teraz jestem. Zobaczymy, jak ten Ferguson sobie poradzi z tymi dwoma przyczepami. Czy będzie się rozpędzał jak 60? Tak długo i długo. No i co, jedziemy? No, no, możesz jechać. Ja poczekam, aż tu trochę nadgonisz i potem ruszę. No panie, bo kukurydza to no, wiesz, jak złoto, jak złoto. Trzeba oszczędzać. Dobra, to wrócimy. Takie z wąski pasek. Z błoto, ja tego się obawiam, że ja tutaj mnie wsyśnie w to błoto, to... Jeszcze przyczepy nie są takie ciężkie, to powinien przejść. No właśnie. Boże, jak będzie, co będzie potem. Ty uważasz, żeby na zboże się sąsiadowi nie wczepać? Że o tej porze to już powinno być. O tej porze to powinno być już dawno pożniwa. No, no i jak teraz chcesz? No dobra. Dookoła może, chociaż czekaj, tam potem jest ten słup. Nie, bo tu jest ten słup. Wiesz co, odjedź, ja nawrócę i ten. Okay, wykosimy tu pasek, żeby się potem lepiej nawracało i ten. To teraz mam co? Nawrócić mam, tak? Tak, tak, tak. Mhm, tu jest kawałek asfaltu, to dobrze się składa. Prawie się wyzwijam. Tu trochę na pobocze przetniemy. Przejdzie? Nie powinien. A, bo wiesz co, nie, zrobimy to normalnie, tylko ja sobie ustawię się tutaj przy tym. Czekaj, czekaj, jeszcze sobie odjadę kawałek, żeby się tak fajnie wcisnąć tutaj, żeby nie wjechać. Ja teraz mam odbijać w lewo, tak? Mam. No, po mojej prawej musisz teraz stanąć, bo ja tu, wiesz co, wjadę to z tego miejsca, będę wjeżdżał w zboże i od razu skręcę w prawo, żeby następny pasek wsiąść. No bo to dajesz. Czekaj, czekaj. No stres, moja amigo. Dawaj, dawaj. No, dobra. No, i widzisz. No, i teraz idzie elegancko. No, dobra, tą kukurydzę, no nie wiem co będziemy z nią robić. Wezmę na koło. No. Ma tu gniatania się kłania. I co, potem byśmy sobie przejechali taki pasek. Tutaj teraz? Jedziemy ten? Skręcamy czy? Czy znowu wracamy? Nie, normalnie. No, czyli... Nawracam i ten. Aha. I... Dobra. Sąsiad się myślę, że nie pogniewa, że po jego nam. No, wgryzaj się tam, ja tam potem przeskoczę na drugą stronę. Okej. Okay. Za ten czas ja to sobie wyjmę. O, to co miałem czytać. No. O, ja cię odganiam.
Nie, dobrze jest, ja tu tak 8 jadę. 8? Na godzinę. A 7, teraz jadę 8. Czekaj, myśmy się to pola w ogóle dobrze zaczęli robić? Chyba dobrze. A czemu mielibyśmy źle? Skosić wszystko do przyczepy i wsio, i po robocie. Teraz ja znowu muszę aż tam uciekać na drogę, a wracać. No nic nie poradzimy, tak trzeba robić. A ja tu widzę, że nawet 10 minut za nami. Ja nawet nie wiem, czy my zdążymy to wszystko zapełnić i zawieźć. Zdążymy. Ile tam masz po tych przyczepach? Nawet nie wiem, zobaczę. A, 36%, to może się uda jeszcze, chociaż raz przynajmniej zawieźć i wysypać. Jeszcze to mamy jedno pole za gospodarką, ale to już sobie zrobimy później, między odcinkami. Dawaj, wgryzaj się w to. Właśnie to jest plus tego headera, że tutaj możesz się wgryźć jak chcesz, bo on nie ma tych takich torów na kurydze. Jak są na przykład te krony, te większe, to takie, co mają headery po kilka metrów, no to one mają narzędy zrobione te. Żeby się wgryzać. No, on po prostu kosi sobie wszystko po kolei. No widzę, jakąś wodę masz tam u siebie. Co mówisz? Jakąś wodę tam u siebie trzymasz w prawym rogu kabiny. A tak. Co tam jest, muszynianka? Ta. Cichowianka. Czy jakoś tak. Okej. No, ta pierwsza żółta przyczepa już prawie jest. No, bo jeszcze tam wyżej siedzisz, to ty tam widzisz. Ja stąd to tak nie bardzo widzę, no ale... Dawaj. Powiem ci szczerze, że chyba pierwszy raz u ciebie na odcinku jadę i ten, i wysypuję od razu do przyczep. Do kogoś, kto jedzie obok. No widzisz, to masz dodatkową atrakcję. Nie było okazji. Dodatkową atrakcję masz. Nie, fajnie to wygląda. No tak się robi, nie? Tylko... A to wiem, że tak ja się robi. Jakby był jeszcze Dawid czy coś, to by wziąłby drugi ciągnik, albo ty byś wziął drugi ciągnik, albo po prostu tym, nie? Bo byśmy się tutaj wymieniali, a tak to tutaj... No 30 to dużo nie uwozimy, a nie miał też kto nam przyjść pomóc, więc musimy sobie radzić sami. Czekaj. No ale czekaj, Grzesiu, myślę, ja że to pole weźmiemy. Prawie całe powinno wejść. Odejdź Grzesiu, bo ja sobie cofnę i ten. No to nie bardzo, bo mi się przyczepy już łamią, wiesz? No to nie możesz skręcić? No, mogę wyprostować. No, cofaj, masz tu duże miejsca. Możemy zrobić taki trik, że ja pojadę za tobą po prostu od razu. I sobie tutaj koło tego słupa wykosimy. Będziemy tak no robić? No to dawaj, to ja jadę tam na wprost. No jedź, ja za tobą się będę trzymał. A ci fajnie skaczą te z tyłu cięgna od skręcania. Tu, prawy. Skręcasz tu od razu? No, skręcę. Ja tu sobie na chwilę wyskoczę na drogę. Czekaj, tylko zwolnię. No, dawaj. Chyba już sypię do drugiej, nie? Chyba tak. No to podjadę trochę. Teraz tam mów, jak tam będę za daleko, to też krzycz. Nie, dobrze, teraz jest idealnie. Dobra, utrzymuj. Dobra, ja tu też będę skręcał od razu. Aha, za późno. Czekaj, cofnę. No, okej. Dobra. No, manewry. Nadgoni się, bo trochę muszę, dobra. No, teraz idzie dobrze. No, ja się odganiam za bardzo. Lepiej było, jak miałem cię koło siebie, bo tak to przynajmniej koło headera to pilnowałem pozycję. Znowu jedziemy tak naokoło, czy? No, tylko ja sobie tutaj normalnie ten. Cofnę, nastawię go i...
Okej. A to w sumie mogę już teraz bok. No bo panie, nie sypie mi do ciebie. No wiem właśnie, bo druga przyczepa, nie? No. Zmieszczę się tylko słupa, dobra. Teraz daj tam znać, kiedy mógł zwolnić. Teraz jest dobrze. Okej. Koło 10 musisz jechać. No to tak się staram. No, ślady, brudne buciki. Ktoś się pytał, czy ten Ferguson się brudzi. Tak, brudzi się i to bardzo. Nawet bym powiedział, że trochę za bardzo i za szybko. Że trochę nie rozumiem tej filozofii brudzącego się kominu. No dobra, komin jeszcze może tam, bo od koła może odpryskiwać. Ale żeby dach się od góry brudził, to... No przy sieczce jeszcze może tam trochę się pobrudzić. Ale przy olce się przy czymś to nie ma bata, żeby dach się pobrudził, bo przecież takich odprysków raczej nie powinno być. Więc... Ta filozofia brudzenia no nie jest taka do końca dopracowana. Ale i, tak jest ładny, tego Fergusona. Może nie ma jakichś tam detali typu, nie wiem, opuszczanie kierownicy, tam bajery, jakieś tam guziki. No trochę tutaj ma, nie? Ale no co on tutaj ma? Otwierany dach, boczną szybę i tylną szybę. I mi tyle wystarczy. To już jest dla mnie modyfikacja, która spełnia wszystkie moje wymagania. Nie trzeba mi triliarda innych funkcji, które i tak później będą tylko spowalniać grę. Jak tam u mnie stoi sprawa? O, 93, dobra, to teraz mamy 94, dobra, tutaj jeszcze przejedziemy i potem przesiadasz się do mnie i jedziemy wysypać. Andrzejek. No dawaj. Czekaj, no, dawaj, nie, bo wiesz co, te u mnie są, wiesz, i one trochę zaczułe są i mi, wiesz, i ja wciskam mu i weź jeszcze podejść do przodu, no, dobra? Nie chcę cię tam zachycić. Bo header, jeszcze, nie? Jeszcze. Poczekaj. No, teraz się mogę odsunąć bardziej. O, dobra. Ja sobie go tylko już poprawię i jedziemy. No, i tutaj na tej prostej zostawiasz kombajn, gasisz, zamykasz stacyjkę, bierzesz kluczyk, tam gwoździa wyjmujesz. Ile jeszcze tam ci się zmieści tego? Całą no, tu do końca tu przejedziemy i wracamy do domu. Znaczy, no, ty zostawiasz kombajn i jedziemy wysypać. Znaczy, kombajn... Mam sieczkarki. Będzie seta? No już jest seta, no to idealnie. Tak, ja ci tutaj otworzę drzwiczki, możesz do mnie wsiąść, zapraszam tutaj do mnie. Na pasażera. No chodź. Teraz tego mam trochę stracha, czy jechać przez to błoto. Wiesz, bo... To błoto, nie wiem, że to... ja bym tam, czy będziemy bawić z błotem. Bo pod obciążeniem... Po co ryzykować niepotrzebnie, jak robota stoi w polu. No właśnie, zwłaszcza, że nie mamy trzeciej osoby, żeby mogła nas asekurować w tym błocie później. I teraz na sąsiadowe nie będziemy wjeżdżać, to tu między drzewa przetniemy. Oj, panie... Powinno przejść, panie, bo to są... Ładnie przeszedł. No bo właśnie to jest plus tych przyczep, że mają te dyszle, nie? Jakby były proste, to by każda z nich ścinała o połowę zakręt. No. Teraz pojedziemy do gospodarstwa od tej drugiej strony. Nie wiem, czy nie przegapię tego zjazdu. Bo rzadko tamtędy jeździłem. Ale zobaczymy. Tutaj stąd jechaliśmy, to teraz najbliższy zakręt w prawo, taka polna dróżka jest naszym dojazdem do domu. No, to jeszcze o, kawałek. O, jest tutaj, dobra, widzę. Zawiniemy z drugiego pasa, dla bezpieczeństwa. No, wszystko przeszło jak to lala. O, patrz kurde, dusi go pod górkę. Ja mu no trochę tam jest na tych przyczepach. No ile mamy razem? 32 tony. No, kamulce. Nie. O kurde, ale go.
No trochę żeś panie teraz. Ja tu powoli, żeby się przyczepię tam, no nie jedziemy. Chociaż w sumie to takie kamienie dla ciągnika. No dla ciągnika tak, ale potem weź to zbieraj, jak ci się przesypie, nie? Z przyczepy. No to wolniej troszkę. Właśnie staram się. Idą pan. O kurde. Idą te przyczepy, jakby tam nic nie było. Dobra, i to tutaj w prawo. No migacza nie trzeba, bo to nie jest jakaś droga. W sumie też tutaj ruchu nie widzę, więc zbyteczne. Panie, jakbyśmy ten wiatrak tam rozebrali na zło? Na części. A czy nie, za niego duża dzierżawa idzie, także opłaca się go trzymać. No bo teraz zaraz się wypuszczę, będziesz klapę otwierał. Otwieraj już drzwi, to wyskoczy sobie. No możesz tam mykać, będziesz klapę otwierał. No co, czepiemy? No. O, chyba to druga czepie. Jak żeś tą hydraulikę przepiął? O panie, a ją wybiło do góry. To jest, no. O kurde, no. A tato czemu tak? O kurde, ta pod drugą sieje, no dobra. Po dyślu idzie. Trzeba będzie dyszel potem omieść. Dobra. Potem się to rozrówna, wiadomo, nie? Dobra, to co, wsiadasz, jedziemy z powrotem, nie? Chociaż no, no, jeszcze mam 4 minuty, to praktycznie zdążymy tam zajechać i... Dawaj, dawaj. I już dalej nie będziemy nagrywać, nie? No ale wszyscy wiedzą, jak to wygląda, taka akcja, nie? Fuku. No ale plan się udał w 100%. Plan się udał, szkoda, że się nie udało go zmieścić na odcinku, no ale jednak tutaj pola są troszeczkę większe niż na Bolusiowie, więc... Ale czemu? Przeraz żeśmy zajechali, każdy widział, teraz tylko dokończymy. No teraz... Jak ci się tam siedzi? Bardzo dobrze. A? Fajne adidasy. Takie masz. Twarde trochę to siedzonko, ale no dobra. No, a adidasy masz fajne, ci powiem. Ja niestety nie widzę swoich adidasów. Bo co, aż taki brzuch, tak... że nie sięgasz tak w dół? Nie co? Widzisz? Taki brzuch masz, że aż nie widzisz? Panie, ja się czuję, jakbym był tutaj tylko duchem, jak spojrzę na to siedzonko pod sobą. Ale to już farming. Ale jak mam adidasy, to ja wiem. Pan też masz takie dosyć ciekawe buciki. Jakieś takie z tych takich niemieckich. Z tych lepszych. A, ale bota żeśmy wyźli. Gdzie? No tam przed chwilą na drodze, tam za mną też jest tyle tego bota. Szuramy tymi przyczepami. No to gmina przecież posprząta. O, na pusto to się nie boję przez to przejechać. Full. Nie, na pusto to bez problemu, nie? Gorzej właśnie z obciążeniem, bo z obciążeniem to się pozbierać nie może. Dobra. No, widzę, że już 25 minuta zaczyna wybijać, więc będziemy się żegnać. No, także dzisiaj ze mną był Taktyka Highlander. Na razie, cześć. No i byłem z wami ja, także trzymajcie się, cześć, czołem i do następnego.